Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała się zorganizować konferencję ogólnopolską, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli różnych instytucji uczestniczących w audycie i w kontroli jednostek sektora finansów publicznych. I, i Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń i dyskusję na temat nowych wyzwań, jakimi jest kontrola i audyt w środowisku systemów inf informatycznych. XXI wiek e, charakteryzuje się. Wielką zmiennością ryzyk i wielką szybkością zmian, które wpływają na organizacje, jak również na, na całe gospodarki. W związku z tym audyt wewnętrzny musi dostosować się do tej szybkości zmian, jak również wyzwań, które stoją przed biznesem czy, czy jednostkami sektora finansów publicznych. I między innymi takimi ograniczeniami czy wyzwaniami, które stoją przed audytem wewnętrznym, z jednej strony jest ograniczenie budżetu, ale z drugiej strony ciągle rosnące wymagania względem interesariuszy, rad nadzorczych, prezesów czy kierujących daną organizacją. W związku z tym, z jednej strony mamy potrzebę ciągłego kształcenia pionów audytu, audytorów wewnętrznych, zyskiwania nowych kompetencji, ale z drugiej strony poprzez coraz większe zinformatyzowane środowiska te kompetencje i te działania audytu muszą koncentrować się na zapewnieniu czy wykorzystaniu nowych technologii i środowisk informatycznych. Z drugiej strony natomiast widzimy potrzebę koordynacji kilku linii obrony, czyli drugiej, trzeciej linii obrony, które chronią organizacje przed ryzykami, jak również wsparcia czy współpracy z czwartą linią obrony, czyli regulatorami czy audytorami zewnętrznymi. Mam nadzieję, że to spotkanie i wymiana poglądów i wymiana doświadczeń tych instytucji, a w kontroli uczestniczą przedstawiciele, Instytutu Audytorów IIJ Polska, przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, jak również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy to ministerstwo no, bierze udział w opracowaniu systemów sprawozdawczych, systemów, które my wykorzystujemy w praktyce. Mam nadzieję, że spotkanie takich osób będzie cenne zarówno dla Najwyższej Izby Kontroli, jak i dla pozostałych uczestników.